Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku ze Subnautica. Moi drodzy, dzisiaj sobie troszeczkę poeksplorujemy, bo ogólnie ja też tutaj zrobiłem sporo błędów. Przynajmniej tak mi się wydaje, że zrobiłem sporo błędów. To w ogóle nie wiem czemu nie mogę sobie tej kamery odłożyć, ona tak dziwnie jakoś chodzi. O, dobra, odłożyła się. To tak, moi drodzy, czym my się dzisiaj zajmiemy? Obiecałem wam ostatnimi czasy, że sobie skoczymy do kapsuła ratunkowa 2, tak? No i ja oczywiście mam zamiar dotrzymać słowa, więc dzisiaj sobie tam na pewno pójdziemy. To jakiś dziwny bug. Ogólnie, moi drodzy, skasowałem moda, który zapisywał nam co ileś tam czasu, ponieważ okazało się, że mapa nie jest kompatybilna z tą modyfikacją. Więc no niestety, no, wyszło jak wyszło, musiałem ją skasować, musimy sami nadal sobie to zapisywać. Dobra, myślę, że sobie weźmiemy apteczki, bo z tymi apteczkami to widzę, że tak jest 2 na 10. W ogóle wgrałem nowe modyfikacje, widzę, że one tak działają dziwnie dosyć. Działają dosyć dziwnie. Zaraz wam wytłumaczę, co zainstalowałem i dlaczego zainstalowałem i dlaczego to dla mnie było takie ważne. Ale dobra, najpierw może sobie lit ściągnijmy stąd. Tak w ogóle to ogniwo można było jednak zostawić na miejscu. Bateryjka, no niby można było gdzieś wsadzić. Ale dobra, na razie tutaj niech to leży. Moi drodzy, dzisiaj sobie oczywiście polecimy w tamto miejsce. Ja nadal pamiętam, co miałem chyba zrobić. Chyba. Wszystko odłożone, bateryjki. Dobra. Więc co oprócz tego, że skasowałem tamtego moda? Moi drodzy, od teraz będę mógł sobie włączać mapę w cyklopie. Więc jest to jakiś bonus dla mnie. Jest to jakiś bonusik dla mnie i dzięki temu również mam nadzieję, że będzie mi łatwiej nawigować w tym wszystkim. Okej, więc tak. Musimy się ukierować na zachód, kapsuła ratunkowa 2. Spoko, dobra, lecimy. Lecimy, troszeczkę obniżymy sobie wysokość z tego powodu, że... Chciałbym, aby nasza ta mapa się ładnie... ale chyba nawet nie dam rady tak zrobić. Chciałem, żeby nasza mapa się ładnie odkrywała. Ja tam sobie kryształ uranitu mniej więcej wyszukiwałem. Ale widzę, że to mi niestety nie wyjdzie w ten sposób. Musimy się stąd wynurzyć. No, sporo czasu mamy. W ogóle jak ten prąd? Prąd jest w miarę, więc spoko. Myślę, że możemy bez problemu sobie lecieć. Coś zahaczyłem? Chyba tak. I Matia. Mam nadzieję, że w tamtym miejscu znajdziemy w końcu jakieś schematy. Nawet chyba się połaszczę o budowę modułu i sterowni skanującej, wiecie? W tamtym miejscu. Być może coś tam znajdziemy. Tak samo chyba zrobię to przy Aurorze. Bo myślę, że może być to dla nas sporym ułatwieniem. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie tych schematów. To naprawdę nie mam pojęcia, gdzie my możemy sobie znaleźć tą WZ-2 do cyklopa. A wiadomo, że bez tego będzie problem. Czy to jest Reaper? Tak! Oh shit, jak tam jest zdrówko w miarę. No goni nas, śmietnik. Cały czas nas goni. Dobra, no nie ma sensu. Miejmy nadzieję, że się znudzi. Ach, kursuje za nami, no. Dziad jeden. Jaki to paskudny mob. Oh shit, góra. Teraz będzie jak w Titaniku. Nawet nie góra. To jest wulkan. Rybuje? Znudził się chyba. Ja zajebałem w górę. Jep, zajebałem w górę. Nawet nie w górę, tylko widzę, że to jest po prostu kolejny wulkan. Kolejny wulkaniks. No naprawdę, ten nasz cykl dostaje po głowie. A nie! Co to takiego? Ja nie wiem, czy wy się chcecie rzucać na mnie. Czy my jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzie jest ta wyrzutnia, czy nie wyrzutnia?
To nie jest wyrzutnia, moi drodzy. To jest działo. Piro, nie myl działa z wyrzutnią. Bo to jest co innego. Tak, to jest to działko. To jest to działko, które tam sobie mieliśmy do tej pory. Więc, no dobra, na razie to miniemy. Jak tam z naszą żywotnością? No jest spoko. O tyle dobrze, że ten cyklop naprawdę, jeżeli chodzi o różne jego tutaj opancerzenie, jest naprawdę spoko. Widać, że również Reaper Lewiatan, jeżeli płyniemy po prostu na średnim biegu, no raczej nas nie dogoni. Raczej nas nie dogoni. No, brzydko ma tą mordę czerwoną, ale raczej nas nie dogoni. Z tyle, że może nam, nie wiem, delikatnie bąbelki posmyrać, no. Dobra, 500 metrów. Akurat 500 metrów to mamy chyba nawet tyle zanurzenia w naszym cyklopie. Więc też musimy na to uważać. Nie wiem, co to. Ale trochę jest to dziwne. No dygam się. Gdzie my jesteśmy? W ogóle jesteśmy już na miejscu, w którym nie mamy widoczności, więc ja sobie zajdę delikatnie niżej, bo niestety, ale nasza tutaj modyfikacja działa w sposób dziwny. No może nie dziwny, bo to jest logiczne. Po prostu jeżeli jesteśmy zbyt płytko, no to nie widzimy tego, czego realnie nie widzimy. Więc nawet spoko. Ile jesteśmy? 340 metrów i już powinniśmy mieć widoczność. Spoko loko. Kontynuujemy pływando. Być może jakieś nowe biomy znów znajdziemy. 400 metrów. Czy my ten... To jest chyba ten biom z tymi, tak, z tymi czerwonymi kulkami, te bloody coś tam. Jak najbardziej. Dobra, możemy się delikatnie... Nie możemy się delikatnie obniżyć. Musimy nadal kontynuować mniej więcej na tym samym poziomie. To kolejne ogórki. Być może to jest dobre, żeby łączyć cichy bieg. Dobra. I to jest niżej. Mam nadzieję, że one nas nie zaatakują. Dobra, więcej ogórków. No i pani. Dobra, moi drodzy, jesteśmy... Tylko tak, silnik wyłączyć, bo jakby nie patrzeć, no prąd się przyda. Dobra, wyjdźmy stąd i zobaczmy. Oświetlenie wewnętrzne da się wyłączyć? No, nie da się niestety. Mówię, że na cichym biegu jak stoi, to się nic nie stanie. Tym bardziej, że nam prądu raczej nie zabraknie. Dobra, mamy tą kapsułkę. To jest kapsuła numer 2. Tylko WZ1. Ale ja nie chcę WZ1. Nie chcę WZ2. Ja chcę WZ2. No dobra, ale tu przejścia nie widzę. To tylko i wyłącznie mieliśmy dostęp, jeżeli chodzi o tego cyklopa. Dobra, rozumiem. Rozumiem. Dobra, pomieszczenie wielofunkcyjne. Niech sobie tutaj stanie. Będziemy skanować, no. Jeżeli nic z tego nie wyjdzie, no to oczywiście sobie... To zdemontujemy, tylko tak patrzę, żeby mnie ten koleżka przy okazji nie trzasnął. Dobra, sterownia skanująca. Nawet nas stać. Niestety tak tego nie zrobimy chyba. Bo tu chyba i tak musi być... Tak, tu musi być sekcja postawiona. Dopiero sterownia skanująca może chyba tutaj postać. A może i nie. Może i nie. Od środka troszeczkę dziwnie się to wszystko stawia. Nie, no znacznie dalej to się zrobiło, więc dupa. Dupa, kamieni kupa. Dobra, postawmy tu sterownię. Cały czas się boję, że normalnie dostanę po dupce. Będzie chodziło na to, że również potrzebujemy zrobić... chociaż może i nie. Spróbujmy, zobaczymy, czy w ogóle jest jakikolwiek prąd. Jest w ogóle szansa, że tutaj na głębokości 492 metrów
Jest szansa, że my jakiś prąd będziemy mieć. Chyba nie. Niestety, ale chyba nie. A więc, reaktor jądrowy. No właśnie, bo tutaj sporo potrzebujemy tego. Możemy stworzyć teoretycznie bioreaktor. Bioreaktor, który pewnie będzie na jakieś takie biosy. Możliwe, że nawet na tamte kwiatki. Na jakieś pnącza, nie pnącza. Można by było spróbować. Tylko co my do tego bioreaktora potrzebujemy? Zestaw elektryczny. To raczej nie będzie problematyczne do stworzenia. O, właśnie nie, bo to tylko srebro. Dobra, i co? I możemy, tak? Możemy. Tylko na to jestem ciekaw, co my tam potrzebujemy, bo tak naprawdę bioreaktor kojarzy mi się... Ojojojojoj. Nie gryź. Coś, cokolwiek? Nie, te pnącza są niereaktywne. Widzę jeszcze jakieś korzenie, w ogóle zobaczcie. Nie. Aż zdrętwiałyby. Hopsa, turla i dropsa, nie ma. Dobra, bioreaktor. To musi być tu. Niezawodne źródło energii jest niezbędnym krokiem w drodze do samowystarczalności. Rozważ założenie fotodziennika z twoimi osiągnięciami, aby znaleźć motywację w chwilach zwątpienia. Raczej nie jest dobry pomysł. Dobra, no to potrzebujemy teraz czegoś, co nam pozwoli to zasilić, tak? Stawiam, że może być to grzyb. Ale wiecie, to jest tylko moje obstawienie. Zobaczymy, czy może tutaj to możemy? Nie możemy. Widać ogórku. Nie wiem gdzie, ale gdzieś widziałem twój cień. Widziałem ogórka cień. Może te blot kelpy się nadadzą, jak myślicie? Może. Bo tu innego źródła, no jeszcze korzenie. Ale czy te korzenie są źródłem czegokolwiek? To jest dobre pytanie. No, możemy to skanować. Możemy to uderzyć. Możemy to uderzyć, więc... No nie wiem, czy był dobry pomysł, ale okej. Okay. A, bo my nie... A nie, mamy to, dobra. Mamy. Żeby mi teraz nie ugryzł ogórek. Dobra, krwisty korzeń. Ten system korzeniowy zazwyczaj rozciąga się z jednej ściany jaskini na drugą. Poskręcony system korzeniowy. Kiedy ten system korzeniowy przedostaje się na otwarte wody, jego wici spędzają się ze sobą w celu wzmocnienia integralności strukturalnej. Ścienny jaskiniowy system korzeniowy. W miejscach, w których korzeń styka się ze ścianą jaskini, jego pędy przebijają się przez skałę i kontynuują swój wzrost, rosnąc jednak dużo wolniej. Zarówno krwiste korzenie, jak i krwiste pnącza produkują pęcherze wypełnione olejem, wskazując tym samym, że są one w istocie tym samym gatunkiem flory. Znaczna część systemu korzeniowego rozwija się w samych skałach, od czasu do czasu przebijając się na otwarte wody w celu pozyskiwania składników mineralnych lub produkując pnącza, które żywią się składnikami odżywczymi otwartych wód. Ciekawe. Ale chyba nie mamy full ekwipunku. Korzenie nici. Czyli jednak z korzeni nici. No to miejmy nadzieję, że jakiś ten blot kelpa, bo coś takiego... No jeszcze tu jest jakaś roślinka, ale... O, tu też jest sama roślinka. Zobaczymy, czy tą roślinkę jeszcze możemy sztachnąć. Ale pewnie nie. No nie, widmowe ziele, możemy. Brak miejsca w wypunku. Być może tym się uda to zasilić, bo to ziele no jest spore. Mam nadzieję, że to właśnie jest do tego, i że do tego to po prostu służy, a Shira się po prostu jąka. Dzisiaj jestem jąkała. Bywa i tak czas. Dobra. Wejdźmy. Rundu nadal nie. Czyli tak, krwisty olej działa. To też działa. Grzyby również działają. Dobrze wiedzieć. No i fajnie, działa to wszystko jako tako, ale działa. Już wiemy, że możemy bez problemu robić bioreaktory tam, gdzie jest mniej więcej lewiatan widmowy? Aha! Dobrze wiedzieć. Dobra, bryłka, łupka to nie, ostworzenie nie.
Wraki osady soli. No to powiem wam szczerze, że jestem znów zniesmaczony, bo znów nie mamy tego, co bym chciał. Wrak. Może jakiś wrak jeszcze jest przy okazji, no ale nie ten obok mnie. Nie ten obok mnie. No tu nic nie ma. Zasięg skanowania do 300 metrów. O, ale pewnie nie zrobimy sobie fabrykatorem. Szybkości to nie. Moduł zwiększenia zasięgu sterowni skanującej też nie. No nie wiem, ruda miedzi. Ale ruda miedzi to będzie ruda. Taka duża ruda, prawda? Zobaczymy. Być może nie. No i znów jestem w dupie. Ja mam ogórek. Tak, to duże rudy miedzi. No to mnie to nie interesuje. To mnie to nadal nie interesuje. Kurde, no jest problem. Jest problem, bo nie mam w tej chwili jak dalej tego kontynuować. Po prostu nie mam. Dobra, zróbmy sobie może stąd, zabierzmy sobie bateryjkę, dziękuję. To sobie wymieńmy, żeby nie było przykre niespodzianki, że atakuje nas ogórek, a ja nie mam jak uciekać. Jest tu była łupka, jest tu była łupka. Bryła łupka, tu też jest. I liczymy na miedź, ale widzę, że liczyć tam mogę tylko i wyłącznie na siebie. Jak tak będzie, diament, mamy diamenty. No chociaż chyba tego nie będę zbierał. Bo to też chyba nie. Lid bardziej. No dobra, to wiecie co? No zostaje nam tylko i wyłącznie wziąć Simopa i polecieć tam sobie w długą. Złoto. Nie chcę złota. Miedziuchy. Lid. Diament. Bryłka łupka w ogóle chyba nie może mieć nawet miedzi. Ja, dobra, nie ma sensu. Nie ma sensu. Dobra, bierzemy Simopa i lecimy do środka. To na razie sobie zostawimy. No dużo ogórków się tu kręci i chyba nawet jeden tam leci. Tipa-pa. Dobra, uciekamy stąd. Liczę po prostu na to, że będą tam kolejne jakieś właśnie teczki z tymi schematami, no bo inaczej się tego chyba nie da zrobić nawet. Spokój. Takie mędy jedne, no. Dobra, tylko tak, jeszcze chciałbym sobie oczywiście coś zjeść, bo no, widać, że my tego... Aha, zgniłe. No właśnie, dobra. No cóż, czasem tak bywa. Czasem tak bywa, pies się topi, łańcuch pływa. Zjedzmy to. W ogóle ten pierdolnik, to bym w końcu zostawił. Tam oleje, diamenty. To też możemy na razie zostawić. Tą baterię sobie nawet wezmę. Ta bateryjka jest. Dobra, to wszystko mamy, tu wszystko mamy. Palnik laserowy jest. Nie chciałem tego brać, ale okej. Okay. Ale okej, okay, no ciężko się to je. Ciężko się to pije, ale jakoś trzeba to zrobić, tak? Jakoś trzeba to zrobić. Rozumiem, że nie zrobię raczej sobie kwas chlorowodorowy, nie. Utleniacza też nie zrobię, mam tuby koralowej. No cóż, dobra. Weźmy sobie jedną rybę na wynos. Mam nadzieję, że tam długo nie będę. Mam nadzieję, że tam długo nie będę. Lecimy. Może dobrze by było sobie zrobić tutaj generowanie tej wody. Ale cóż, dobra. Dobra, lecimy do środka. No, system jaskiniowy wygląda ciekawie. Ciekawe, jak to jest w ogóle biom. Widzę, że tu jest również sporo tego uranitu. I dziwne kulki. To również widzę, że jest... Widzę, że również tu jest to drzewo chyba. Więcej uranitu. Patrzę przy okazji, czy tu nie ma czegoś na przykład... Widzę, że są tylko i wyłącznie szczątki. Ale patrzę, czy tu nie ma na przykład właśnie tych... Reaper Leviathanów.
Kurwa i wykrakałem. Bo jest. Nie wiem, gdzie jest. Znikł mi. No kurde. Ty co? To jest jednak dobry pomysł. Nie wiem, czy teraz to był dobry pomysł. Boję się, że zaraz miał surprise. On tam sobie chyba walczy. To pytanie, czy teraz tak, czy to nie jest biom, w którym my byliśmy ostatnio? Bo też tak może być. Tu w ogóle coś jest? Ej, co to jest? No nie, dobra, co to kelpy? To nie. Pytanie, czy to nie jest po prostu biom ten, który z nim byliśmy. Jak on był? Kurwa, miałeś. No wiecie, o której bym mi chodzi. Lost River, o właśnie. Znaczy, on tu widzę, że jest ciekawie zaczęty i jest taki stricte w dół. Być może gdzieś tam, gdzie my byliśmy, również było coś takiego. Może nie. Nadal liczę na jakieś wraki, które by nam pozwoliły na dalszą eksplorację. Boję się jednak, że zaraz nam się eksploracja skończy z tego powodu, że nie mamy dalszego zagłębienia. Cholera. Ej, czy to jest biom? To jest biom z tym naszym drzewkiem, naprawdę? Naprawdę? No cholera, na to wychodzi. Że to jest identyczny, że to jest ten sam biom. Ja niestety nie mam tego odkrytego, no bo mi się tu spierdzieliło. Ale no słuchajcie, na to by wychodziło, że to jest cały połączony biom Lost River, tylko nie mamy jak tam kurde zejść. Nie mamy jak tam cholera zejść. No tak, no bo tu jest nawet ta placówka, w której tam byliśmy ostatnio. Chyba. Ja nawet tutaj uranit zbierałem wtedy. No oczywiście, że tak. Nawet tam nie płynę, bo to jest samo wejście. Czyli ten Lost River, on ma świetnie połączone biomy. Najlepsze jest to, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o to miejsce, w którym byliśmy ostatnio, no to ono było tak naprawdę blisko nas. Trochę głupio. Co to jest? Au. Kuda miedzi. No widzicie, jak pięknie. Widzicie, jak pięknie. Dobra, czyli tu jest ruda miedziuchy. Ruda miedziuchy. Możliwe, ja po prostu nie patrzyłem tutaj w górę i dlatego nie wychodziłem. Dlatego nie wychodziłem. Rozumiem, że tutaj raczej w tym kwasie nic nie będzie. No dobra, to przynajmniej wiemy, że tu jest wszystko podłączone do siebie. Nie zgubić się. Nie zgubić się, bo tutaj naprawdę orientację w terenie to jest bardzo łatwo stracić. No i przeżyć. Teraz musimy przeżyć. Mam nadzieję, że będę bardzo nisko leciał. Znaczy leciał, płynął. Po prostu mnie ten Reaper Leviathan nie wyluka. Kurczę, jest trochę to przykre, że mnie ta WZ-ka blokuje w ten sposób. Ale co zrobić? Naprawdę wydaje mi się, że jedynym sposobem na zyskanie tej WZ-ki albo szukanie po wrakach. Ile bryły łupka mi to zaliczyło. Szukanie po wrakach albo... Tylko właśnie, zobaczcie, że to szukanie po wrakach, no to w jaki sposób musielibyśmy sobie zorganizować, bo ja chyba wraków wyłączyć nie mogę na minimapie. Tego chyba akurat zrobić nie mogę, sprawdźmy. Mogę!
Ej, dobra, mogę wyłączać te wraki. No to moi drodzy, no to dzisiaj mamy odcinek z szukania wraków i szukania po prostu buzetek. To sobie dekonstruuję, no bo to nie ma sensu, żeby to tutaj było. Bo i tak nic tu nie znajdziemy. Jedynie co kilka ogórków i tyle. No i śluz. I płyniemy stąd w cholerę. Poszukiwałem szczęścia. Niżej, 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 Shiro, niżej, Shiro! Jest. Tyk. Dobra, odkładamy wszystkie przedmioty, tak na szybciorka. Mówię, nawet nie będę się zbytnio rozczulał nad tym. To tutaj tych rzeczy nawet nie mamy za dużo, nie? Robimy dekonstrukcję i stąd spadamy. I stąd spadamy, tylko ja widzę, że no właśnie, zbytnio nie mamy prądu do baterii. Cóż, okej. Czy ja mogę sterownię skanującą sobie tak po prostu wyrzucić? Nie mogę. Po prostu bioreaktor żegnamy. Pyk. Nie ma prądu? Nie ma prądu. To sobie też dekonstruujemy. Panel słoneczny. W ogóle o nim zapomniałem. I po prostu będziemy musieli wszystkie te wraki sobie poogarniać, moi drodzy, no bo to nie ma zbytnio sensu inaczej. Jeżeli tutaj nam brakuje tej buzetki, to po prostu musimy poszukiwać, szukać i tyle. Bo wraki wszystkie robimy, tak? Wszystkie wraki i tym podobne mamy, tylko i wyłącznie nie mamy tak naprawdę tych wraków takich dodatkowych, które tam gdzieś sobie leżą. No wiadomo, że to ciężko jest nawet z tą modyfikacją sobie wszystko sprawdzać. A, co dopiero bez modyfikacji? Kurde. Tylko się nie wyjdzie. Co? Już prądu nie masz? Co mi tak żre, to ja naprawdę nie wiem. Już tu baterii nie ma teraz. Dlaczego mi ten cyklop tak zżera? To jest bez sensu. Ja mówię, drodzy, powiedzcie mi, dlaczego to tak zżera, bo naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia, najmniejszego pojęcia nie mam. Dlaczego mi ten cyklop tak siada? Totalnie siada. Dlatego, że miałem włączony ten tryb cichy, no ale nawet bez tego trybu cichego wtedy mi zeżarło strasznie. No i co, i teraz się okaże, że nie mam, kurwa, żadnych, ale to żadnych baterii. Tu chyba coś było. Nie. Ale jajca. I co ja teraz zrobię? Znaczy, no mam niby jedno, tak? Mam jedną, no ale no... Z jedną to ja sobie mogę. Albo po prostu z baterii zaraz będziemy robić ogniwa i tyle. To też jest jakiś sposób. No szukam, przepraszam was, że te odcinki tak wyglądają ostatnimi czasy, ale nie wiem, czemu mi ten cyklop tak żre prąd. To się w pale nie mieści. Dobra, bierzemy tę baterię w cholerę i będziemy zaraz kombinować. Będziemy kombinować. Ja to sobie zaraz ogniwa porobię. Ja to sobie zaraz ogniwka porobię. Coś mi się wydaje. Bateryjka jest. Dobra, mamy 4 baterie, z czego 2 są wyczerpane. Jakie 4? Ja gadam. 5 baterii, z czego 2 są wyczerpane. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić z tego ogniwo. Aha. Aha. O matko. Znaczy, dobra, czego jeszcze jedno ogniwo mamy awaryjne, takie naprawdę awaryjne w Simofa, tak? I powinno nam to wystarczyć, żeby dopłynąć gdziekolwiek. Guma silikonowa. Dlatego też za bardzo dużo nie mam. No dobra. Ogniwo. I definitywnie przydałoby się jakiś fastcraft czy coś takiego. Długo się to wszystko kraftuje. Dobra. 3 ogniwa myślę, że na razie wystarczą. Pewnie będziemy mieć około 40 paru procent. No ale nic w tej chwili innego nie wymyślę, tak?
Nic innego nie wymyślę. Naprawdę nie wiem, czemu tak źle. 47. Napiszcie mi w komentarzach, czemu to tak źle. Dobra, a my oczywiście kierujemy się do pierwszego wraku, który jest najbliżej. A konkretnie, zastanawiam się, czy tu, czy tu. Bo jak tu byśmy skoczyli, to od razu byśmy skoczyli sobie do sterowni skanującej, wrzucić do naszej bazy, wrzucić sobie po prostu te nasze bateryjki. Dobra, no to w sumie nie głupi pomysł. W sumie nie głupi pomysł, lecimy sobie normalnie, na żadnym trybie cichym. Mam nadzieję naprawdę, że damy radę dopłynąć, no bo porażka. Pewnie jeszcze Simo sporo zabiera. Naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego to tak się dzieje. Teraz się okaże, że naprawdę my nie dopłyniemy nigdzie. Jednak Patka miała rację, że no tutaj bez tego ładowania cieplnego i ewentualnie słonecznego, no to jest dupa. Nic by ty nie wymyślimy. Daleko to jest dosyć. Ja wiem, że tu sobie pływa ogórek. Mam nadzieję, że ogórek mnie zostawi. 165 metrów. Chyba ogórek zaczął mnie płynąć. Zły, niedobry ogórek. I czy tu jest... I wrak? Co to jest? To mi wygląda na wrak. Czemu go nie ma tutaj zaznaczonego? Zobaczcie. Jego tutaj nie ma. A jednak jest. Wyłącz silnik. Wyłącz to. I musimy szybko to zrobić, no bo naprawdę tego prądu nie mamy za dużo. Tego prądu nie ma za dużo. Szukamy wejścia. Pewnie tam, gdzie iskrzy. Oczywiście, że tak. A może i nie. Czybym się pomylił? Jednak nie tu, gdzie iskrzy. A się okaże, że tu w ogóle nie ma wejścia. O, cholipka. Dobra, jest tak bokiem, znaczy górą, nie bokiem. Dobra, tutaj nic. Chwila, nie ma oczywiście baterii. Przyjdę wszystko wypierdolić. O matko, o matko. Dobra, tu więcej nic. Tu też nic nie ma. Może latarka by się przydała w końcu? Może to nie jest głupie, żeby tą latarkę w końcu zrobić, co? Dobra, naprawdę tu nic nie widzę dalej. Żeby to jest taki trapowaty troszeczkę. Punkt. Trzeba zająć pewnie czymś. Dobra, tu nic też nie widzę. Jakaś szafka, cokolwiek, coś zawiera, no nie, jeszcze tutaj jest niby jakieś miejsce. Ale znając życie, tu też nic nie będzie. No nie. Naprawdę, aż mi się wierzyć nie chce, że tu nic nie ma. Serio? O, coś było. Coś mi się tu pokazało, tylko nie wiem naprawdę. Fragment chyba cyklopa, fuck. Fragment światło LED. To jest wszystko, co mamy. I tu naprawdę nic nie ma. No cóż. Moi drodzy, jeżeli coś ominąłem, no to oczywiście no, zwróćcie mi na to uwagę, bo wiadomo, że wy widzicie więcej. Ja dodatkowo mam tą chorobę lokomocyjną, jak tutaj pływam. I mi się po prostu niedobrze robi. Mi się po prostu niedobrze robi, jak tutaj pływam. Tracę po prostu, czy błędy szaleje w uszach. No to tutaj można już odznaczyć. No to lecimy teraz prosto na wrak
Rysy naście metrów od nas. Zobaczcie, że teraz teoretycznie nam prądu nie złapało. Teoretycznie. Tam coś pływa. Następny wrak to będzie pewnie taki wrak, wiecie, taki wrak gdzieś tu na mieliznach. Ja przyjebałem coś. A to co to jest? Sierafa? Dobre pytanie. Tak, następny wrak jest tu. Tylko ten wrak również nie jest zaznaczony. Ten wrak również nie jest zaznaczony. A nie czemu? Pytanie czemu? No oczywiście tego też sobie zwiedzimy. Weź cokolwiek, co to jest? Jajo stworzenia. I cały czas ta jedna postać się powtarza. Wszyscy mieli tą samą dziewczynę. Można? Można. Dobra, otwieraj mnie grajdą. Kolejne drzwi. No i nawet zespawane. Ej, dobra, to wydaje się być obiecujące. To wydaje się być obiecujące. Może i nie. Coś tu było. Działko grawitacyjne jest mi niepotrzebne. Przyjacielu drogi, to mi jest niepotrzebne. Czy mi ten spada teraz? Chyba nie. Koniczek laserowy. Możemy sobie jako trójkę wziąć. No i odspawajmy to. Przy okazji kawy napiję. Dobra. Odspawamy sobie to. Nadal nasz kierunek to jest ten wrak docelowy, ale zanurzycie to znajdziemy jeszcze tam kilka tych wraków po drodze. Ale widać, że no, nie ma tutaj zbyt dużo tych rzeczy. Wiadomo, tam jakaś woda, jak się trafi i tak dalej, no to nie jest dla nas nic interesującego. No, tak jak tu. No i co my tu znajdziemy? Nic. Wodę. Ale po co mi woda? Znaczy, to może być źle powiedziane, w sensie w złą godzinę. Ale faktycznie to są rzeczy, które są nam w tej chwili już niepotrzebne. My się możemy sobie je sami stworzyć. Takie rzeczy jak złom i tak dalej, no nie są mi w tej chwili potrzebne. Tutaj widzę, że kapsuła chyba z tfu. Sterownia skanująca. No ale to oczywiście też już mamy. Nic więcej nie ma. Nic więcej nie ma. No dobra, zabieramy znów do Petroki i lecimy dalej. Lecimy dalej. Szukamy swojego miejsca na ziemi. Trzeba to odznaczyć. Jako zakończone. Teraz bardziej się kierujemy na wschód. Tak? Dobrze mówię? Różku tak. Gdzieś tam. I ten wrak też jest gdzieś tu w okolicy. Teraz mi przestało padać. Naprawdę, żeby ten silent mode aż tyle nam generował. Ej, w ogóle to jest kolejny wrak. To jest nie sposób znaleźć, nie sposób zwiedzić. Kurde. Czy mi się to zaznaczyło teraz na mapie? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. No bo to w sumie nie jest wrak, tak? A jeszcze Baby Shark mi się tutaj pokazał. Świetnie. Tu również nic nie ma. Nie wiem, czy nie musimy bardziej tej aurory tam się zbliżyć. Naprawdę nie mam pomysłów. Ja naprawdę nie mam pomysłu. Wiecie sobie w ogóle, żeby baterii nie tracić. Czy baterii? Nie baterii. Akumulatorów. To sobie to podpłynę delikatnie, bo widzę, że tu i tak miałbym sporo kursowania, a tym Seagridem będzie pyk pyk. I jesteśmy. Zresztą tutaj takie 100 metrów tylko do powierzchni, więc plus. I zobaczcie, to jest traktowane jako wrak. Tam tu już nie.
Niech jak to będzie. Ale widzę, że tutaj jest tylko właśnie Baby Shark. Ja pierdzielę, jak to mnie wystraszyło. I powiem wam osobiście, że naprawdę ta gra ma w recenzjach, w tagach steamowskich horror. To mi się nigdy nie spodziewał, że to może być horror. No Subnautica horrorem, no bez jaj. Tu jest sporo wraków. Aurora jest, moi drodzy, tutaj, w tych lokalizacjach, więc być może jakbyśmy się gdzieś tutaj przeszli, byłoby ok. Więc tak, myślę, że przelecimy sobie tędy, przelecimy sobie te wraki, zalecimy sobie do sterowisku nującym i Seamothem już przejdziemy sobie tutaj. Tak? Niech tak będzie. To jest chyba najbardziej taki logiczny plan mojego działania w tej grze. Pierwszy i pewnie ostatni. Pierwszy i pewnie ostatni. Dobra. Silnik włącz. Silnik włącz. Bardziej troszeczkę na lewo. Szczęście nie boję się tutaj, że mi jakiś Reaper Leviathan albo zwykły Leviathan wskoczy, więc możemy mniej więcej zrobić to głośno. Mniej więcej na głośności polecieć. Dobra, no 1600 metrów. 1600 metrów to nie jest dużo. 1600 metrów to nie jest dużo. Boję się, że gdzieś tu wskoczymy na mieliznę i to będzie większym problemem. To będzie większym problemem. Nie wiem, co mi tam cały czas lata szwankuje. Bardziej na wschód. Dobra, no jest pozytywnie, tak? Myślę, że nasz koleżka raczej nie spróbuje zaatakować. Że on sobie tam te zęby gubi cały czas. Ja bym sobie tu wskoczył bardziej na południe teraz. Fajnie ten klawisz. Wiecie to? Dobra, inaczej to zrobię. Podlećmy sobie tu. Do tych wraków, no bo je musimy przeszukać, odznaczyć, tak? Je musimy sobie odznaczyć. Wyłączamy silnik. Ja sobie Signaidem poskoczę do tego jednego. Całym Seamothem nie chcę tam lecieć. To jest gdzieś tu. To jest gdzieś w tą stronę. W ogóle jest modyfikacja na minimapę i tak wiecie, w prawym dolnym rogu. I też się zastanawiam, czy przypadkiem tego nie zrobić. Jej nie zainstalować. Dobra, to jest bardziej tu. Rozumiem, że ten wrak będzie pewnie gdzieś tu w okolicy tych stalkerów. Ale wiecie, no, trzeba to zobaczyć, znaleźć i odznaczyć, bo mi to po prostu nie da żyć, nie da mi spokoju. O kurwa, ale wraki. No, powiem szczerze, że... Dobrze, tu się nie pchałem. Dobrze, że tu się nie pchałem. Kolejny jest gdzieś tutaj. No i ten jest już większy wrak, faktycznie. Ale nadal... Czy my do niego możemy wejść? Czy możemy go jakoś odspawać? Cokolwiek? Od dołu? Od góry? Nine? O, coś było. Fragment bioreaktora. On to bioreaktor już mamy. Jest coś do odspawania. No widzicie, tego bym się nie spodziewał. I o takie właśnie miejsca nam chodzi. O miejsca, gdzie być może znajdziemy jakiś PDA. Być może znajdziemy jakieś schematy. Mamy PDA. Spis załogi Degassi, Bart Torgal. Dodatkowa misja poszukiwawcza ratownicza Bart Torgal. Stanowisko wiceprezes korporacji Torgal. Status zagubiony w kosmosie w pobliżu planety 4546b. Wiek w czasie zaginięcia 19. Jedyne dziecko Paula Torgala. Beneficjent ulepszonych metod uczenia się i implantów mózgowych. Szkolony wirtualnie w zaawansowanej biochemii i gwiezdnej ekonomii. Emisariusz Khasar zeznał, że Bart towarzyszył swojemu ojcu do nowo powstałej stacji kosmicznej, by odbyć tam 5-letni kontrakt jako oficer głównodowodzący. No to widzicie, no niestety chyba Bart już się może pożegnać. Z żyjątkiem. Nośna konsola nas nie interere. Widzę, że coś tu jeszcze. A, tu byśmy się nawet dostali do tego. To było dosyć ukryte.
Było dosyć ukryte. No dobra, odznaczamy sobie to. I lecimy teraz w tą stronę. Czyli tam, gdzie jest nasz cyklop. Tam, gdzie jest nasz cyklopik. Najgorsze jest to, że jest dosyć mały ten range tego odkrywania wszystkiego. Nie range, range. Zaliczymy może jeszcze z jeden i kończymy niestety odcinek, moi drodzy. Czy ja tu byłem? Nie byłem. No akurat blisko. Zobaczmy, co my tu znajdziemy. Akurat bliziutko. Co to jest? Sterownia skanująca. Ale mnie tu chyba nie było. Czy byłem? Może i byłem. Wygląda znajomo. Wygląda znajomo. Tu też nic nie widzę. A, tu chyba... Chyba nie da się... Czy da się wejść? Da się wejść. Dobra, jest dziura. Jest dziura, jest nawet otwarcie. Parasola. Wiemy jakiego. Wiemy gdzie, wiemy jak. Tego się nie da odspawać niestety. Dobra, więc na razie może szyby wentylacyjne sobie zwiedzimy. Aha, to zwiedziłem. I tu po prostu gra nas, że tak powiem, zabezpieczyła, chociaż nie wiem po co, skoro to i tak tam jest wyjście. Ale chyba zabezpieczyli nas pod względem braku palnika i tym podobnych. O, ciekawe. Dobra, mam jakiś plakat, zaraz zobaczymy sobie, co to jest. Wymagane uzupełnienie płynów, zaraz sobie uzupełnimy, no nawet mam wodę, więc jest dobrze. Jest w porządku. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. To by się naprawdę prąd skończył w tym. Jaja sobie robisz. Jaja sobie robicie. Nie mam baterii. Nie mam bateryjki. Dobra, odspawaj to. Rozumiem, że tutaj nic nie znajdziemy. O, coś tu było. Coś tu było. Działko grawitacyjne, stanowisko modyfikacyjne. I coś, co mnie nie interesuje zbytnio. Ale powiem wam, że no jest tu dosyć chyba niebezpiecznie. Tu same stanowisko modyfikacyjne. Pewnie coś, co już mamy. Si. Bo tak naprawdę nam tylko i wyłącznie zależy na tych kasetkach. Nie na tym, co można skanować, tylko na kasetkach. Bo raczej nie znajdziemy ulepszenia WZ w tak po prostu sobie, wiecie, no, w leżącym czymś, tak? Raczej. A mogę się, kurde, zdziwić. Dobra, tu już nic nie ma. No i drodzy, myślę, że zakończymy sobie odcinek tutaj. Ja jeszcze sobie tylko to pstryknę raz, dwa. Bo tu były chyba dwa wraki. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tu były dwa wraki, bo jeden jest tu, drugi jest tu. Ten mam jeszcze na 30 sekund, więc spoko. Moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram do was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Subnautica. Trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej!